Witam druha Jacka Mostowego, prezesa oddziału miejsko-gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Gostyniu. Witam druha Mirosława Maćkowiaka, wiceprezesa oddziału miejsko-gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Gostyniu. Witam Marcina Krawca, dyrektora Zierkie KIM Gostyniu. Serdecznie witam pana Marka Banaszaka, prezesa Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu. Bierzemy jednak zawsze czynny udział w zawodach sportowo-pożarniczych, gdzie zajmujemy często czołowe miejsca, o czym świadczą zgromadzone puchary. Młodzi druhowie uczestniczą w szkoleniach i dzięki temu dwóch naszych druhów może udział brać aktywny w akcjach ratowniczych sąsiedniej jednostki, która jest w krajowym systemie ratownictwa. Jednostka nasza posiada od 2000 roku sztandar i bierzemy czynny udział w różnych uroczystościach patriotycznych i państwowych oraz religijnych. Działalność naszej jednostki skupia się jednak tutaj we wsi. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim druhom, którzy z zaangażowaniem pracują na rzecz społeczności wiejskiej, a szczególnie tym, którzy biorą udział w poczcie sztandarowym, naszą wizytówką jednostki. Dziękuję wam, druhowie, że pracujecie społecznie i bierzecie udział w spotkaniach. Oznaczeni zostali złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa druh Bogdan Gano, syn Jana. Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa druh Dominik Skorupka, syn Stanisława. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa druhowie. Druh Andrzej Kaczmarek, syn Longina, druh Rafał Szewczyk, syn Mieczysława i druh Sławomir Gano, syn Bogdana. Mówię, to szczególne wydarzenie w życiu społecznym naszej gminy i okazja do przekazania wyrazów uznania za zaangażowanie w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Całej braci strażackiej pełniącej służbę pod sztandarem świętego Floriana dziękuję za odwagę i poświęcenie, za wszystkie działania budujące postawy obywatelskie i poczucie wspólnoty gminnej, za niegasnącą gotowość do niesienia pomocy innym. Satysfakcji i społecznego uznania, a w życiu osobistym zdrowia wszelkiej pomyślności. Życzą zarząd, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w dalszym. Dziękuję bardzo.